Legionowy już po raz szósty było gospodarzem Lotto Poland Bike Maratonu. Z roku na rok impreza przyciąga coraz więcej uczestników. W tegorocznej edycji organizatorzy sklasyfikowali 851 kolarzy. Główny organizator zawodów Grzegorz Weiss nie ukrywa, że Legionowo jest atrakcyjnym miejscem dla zawodników ze względu na trasy, jakie oferuje. Faktycznie Legionowo jest jedną z wielu miejscowości, w którym startuje Lotto Poland Bike Marathon. Głównie startujemy na Mazowszu, ale również Legionowo jest wyjątkową miejscowością, ponieważ jest to jedna z najładniejszych tras na Mazowszu, tak oceniona przez uczestników startujących w tym wyścigu. W tegorocznej odsłonie maratonu w Legionowie organizatorzy sklasyfikowali ponad 800 uczestników o różnym poziomie zaawansowania. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni ze startujących, z osób, których coraz więcej przybywa, coraz więcej osób lubi na rowerze jeździć i to jest zadowalające, że przez tą formę sportu właśnie ludzie traktują to bardzo, bardzo rozrywkowo. No tu są poziomy bardzo zróżnicowane, no wystarczy popatrzeć na sektory, mamy ich 10 sektorów, czyli pierwszy sektor to jest wiadomo, już tacy wytrawni kolarze, już tacy wytrenowani. 10 to są kolarze, którzy pierwszy raz startują, którzy troszeczkę jeszcze uczą się tego kolarstwa i oni później tak stopniowo do tych sektorów wyższych próbują się dostać, no i im się to udaje. Grzegorz Weiss i jego współpracownicy przygotowali w tym roku 3 trasy. Fan na 7, Mini na 29 i Max na 59 km. 3, 2, 1, Na dystansie max w kategorii Open mężczyzn najlepiej poradzili sobie kolarze TRW Cloudware Team. Wyścig wygrał Adrian Jusiński, a Bartosz Owczarczyk uplasował się tuż za jego plecami. Artur Mioduszewski z Trezado Bike Tires.pl uzupełnił podium na jego najniższym stopniu. Wśród kobiet na najdłuższym dystansie w kategorii Open pierwsze 2 miejsca zajęły kolejno Katarzyna Łysek i Izabela Macutkiewicz z ProWomen MTB Team. Anna Urban z Kettler Bike Team uplasowała się na 3. pozycji. Prezydent miasta Roman Smogorzewski dostrzega zalety organizacji tej imprezy w Legionowie. Każda impreza jest po to, żeby jak najwięcej ludzi najlepiej uczestniczyło albo oglądało, kibicowało. To też jest promocja miasta, tak? Mamy tutaj media ogólnopolskie, ale najfajniej, że jest bardzo dużo mieszkańców Legionowa, że mają ten start bardzo bliski i że to jest już 6. raz, kiedy ten maraton, wyścig rusza z Legionowa i za każdym razem jest coraz więcej mieszkańców Legionowa i to poza tym, że jest to wesołe miasteczko, bardzo kolorowe, gra muzyka, przychodzą mieszkańcy, to najważniejsze, że jest to zachęta, żeby Legionowo zdrowo poruszało i żeby mieszkańcy sprzed telewizorów przesiedli się na rowery, czy uprawiali jakiś inny sport. Lotto Poland Bike Marathon to jedna z 2 dużych imprez kolarskich cyklicznie organizowanych w Legionowie. W kwietniu nasze miasto było gospodarzem SK Bank Mazowia MTB Maratonu, organizowanego przez Cezarego Zamanę.